Miłośnicy gór oraz wspinaczki spotkali się wczoraj w Jeleniogórskim Centrum Kultury, wspólnie świętując jubileusz Sudeckiego Klubu Wysokogórskiego. Impreza odbyła się w ramach Archiwaliów 2015. Archiwalia to taka impreza, której celem jest przypomnienie mieszkańcom Jeleniej Góry i wszystkim, którzy są obecni na tej imprezie, o zdarzeniach, o ludziach, którzy coś w tej Jeleniej Górze zrobili. Do grona tych osób należą bez wątpienia członkowie Sudeckiego Klubu Wysokogórskiego. Zaczęło to się od wspinania prawdziwego najpierw, bez organizacji. Następnie tutejszy nestor tego środowiska, pan Jerzy Kolankowski, doktor Jerzy Kolankowski, założył w Cieplicach samodzielne koło alpinistyczne. Kiedy powstał Dolnośląski Oddział PTTK, to przy tym PTTK Kolankowski ponownie utworzył samodzielne koło Sudeckie Klubu Wysokogórskiego. I to przetrwało do chwili obecnej. Z tej okazji odbyła się wystawa archiwalnych fotografii dokumentujących działalność klubu. Pośród pamiątek znalazły się również księga pamiątkowa oraz kronika założona przez Jerzego Kolankowskiego. Tam na tej kronicy, na pierwszej stronie jest taka adnotacja, takie memento. Pietkiewicz napisał: chyba do końca życia zostanę już kronikarzem. I tak się stało, bo nie wrócił z tej wyprawy. Podczas tych wyjątkowych archiwaliów przyszedł czas na spotkanie po latach i wspomnienia. Takie trochę nostalgiczne, w końcu to młode lata były. I jak zawsze piękne takie wspomnienia. Łezka się kręci wokół? No trochę tak, trochę tak. W ramach 60-lecia planowana jest wystawa fotograficzna w Książnicy Karkonoskiej.